Witamy w nowym odcinku, zmieniamy znowu kompletnie otoczenie i jesteśmy w mieście. Jesteśmy w mieście Perth, jednym z najbardziej wyizolowanych miast na świecie i najbardziej nasłonecznionych miast w Australii. I zaczynamy od zwiedzania miasta. Plecaczek jest, mapa jest, możemy iść. Sto procent polyester, hand wash only, made in China. Że ja tutaj wcześniej nie trafiłem, australijski odganiacz much w wersji expert. Teraz już nie będzie potrzebny, mam nadzieję, ale po prostu jakbym miał to wcześniej, 100% zakupu. Tak jak Magda powiedziała, Perth jest jednym z najbardziej nasłonecznionych miejsc w Australii, ale również na świecie. Ma bardzo wysoki czynnik napromieniowania UV z powodu dziury ozonowej i w całym mieście ustawione są czytniki i takie oto wskaźniki pokazujące, jaki dzisiaj jest stopień zagrożenia. Dziś tylko 4, więc ochrona jest wskazana, ale nie jest najgorzej, jak mogłoby być. Obelisk z rudami różnych złóż, który tutaj widnieje w centrum, symbolizuje ekspansję, jaka miała miejsce tutaj w latach 60-tych, 70-tych. Perth i okolica, generalnie cała Western Australia, kopalniami stoi. Stąd bierze się bogactwo stanu i dobrobyt mieszkańców. I obelisk jednocześnie został wzniesiony, żeby uczcić obywatela numer milion w stanie Western Australia. Australia słynie z wydobycia złota i właśnie znajdujemy się przed mennicą w Perth. Rzeźba przed mennicą nazywa się Uderzenie. Przedstawia dwóch mężczyzn, którzy właśnie znaleźli mały kawałeczek złota. No, nie taki mały, chciałabym taki mieć. I widać ekspresję na twarzach, radość, fantastyczna rzeźba. Miasto Perth robi bardzo pozytywne pierwsze wrażenie, jak na miasto, które ma prawie 2 miliony mieszkańców, jest bardzo spokojne, można powiedzieć. A teraz odeszliśmy troszeczkę z centrum miasta i kierujemy się, a w sumie już jesteśmy na wejściu, do Parku Króla, King's Park. Jest to największy park miejski w Perth i jeden z większych parków miejskich na świecie. Ma ponad 400 hektarów powierzchni. Miasto i okolica Perth słynie z pięknego rozkwitu kwiatów wiosną. I właśnie jest wrzesień, pierwszy miesiąc wiosny i kwiaty w pełni.
Właśnie z tego powodu w parku trwa obecnie festiwal kwiatów. Jesteśmy nadal w Perth, w Parku Króla, a za nami rośnie około 750-letni baobab. Baobaby nie występują w tym rejonie. Jak to się stało, że on się tu znalazł w ogóle? Otóż został przewieziony z rejonu Kimberley, jakieś 3200 km od miejsca, gdzie rósł oryginalnie. Tam został wykopany, wsadzony na ciężarówkę i przewieziony i posadzony tutaj. Odbył chyba 6-dniową podróż i rośnie teraz, ozdabia Park Króla, jest wielką ozdobą. Wyjechaliśmy kawałek poza miasto i dzisiaj będziemy płynąć na tą małą wysepkę, którą możecie zobaczyć za mną, w celu obserwacji najmniejszych na świecie pingwinów, które żyją dziko właśnie w okolicy tej wyspy. Jest trochę chłodno, więc na pewno nie będziemy nurkować. Czekamy właśnie na łódź i płyniemy. Dopłynęliśmy na wyspę i pierwszym przystankiem będzie Centrum Opieki nad Pingwinami, w którym żyje około 10 małych pingwinów, które albo zostały ranne, albo zostały uratowane i nie mogą same żyć na wolności. Małe, inaczej zwane również pingwinami niebieskimi z powodu koloru upierzenia, dorastają tylko około 40 cm, stąd ta nazwa, podczas gdy największy z rodziny pingwinów dorasta ponad metra wysokości, więc te naprawdę są malutkie. Tuż po wykluciu dorastają kilku centymetrów, ale już po około 10 tygodniach dorastają normalnej wielkości i stają się w zupełności dojrzałe i niezależne. Pingwiny małe na wolności dożywają około 10 lat, podczas gdy tutaj, w tym centrum, pod opieką ludzi, mogą dożyć nawet 25 lat. Po wizycie w centrum wybieramy się na mały spacer dookoła wyspy, z nadzieją, że może uda nam się zobaczyć jakiegoś małego pingwina w naturalnym środowisku, mimo że szansa jest naprawdę bardzo mała, ponieważ w ciągu dnia pingwiny pływają, chowając się przed drapieżnikami oraz również łowiąc ryby. Jak widzicie, wyspa pingwinów jest domem nie tylko dla pingwinów, ale również dla setek mew, ale również pelikanów.
przez to, że mewy bronią swoich gniazd, tu non-stop trwa walka o terytorium i mewy atakują siebie nawzajem, przeganiają się nawzajem, przeganiają nas. A najzabawniejsze jest, kiedy widać, jak mewy potrafią przegonić nawet orła. Zaczynamy zwiedzanie kolejnego miejsca. Jesteśmy na wyspie Rottnest. Będziemy poruszać się rowerami, jak widzicie. Wyspa ta słynie z przepięknych widoków, miejsc do snorklowania i przepięknych plaż, ale przede wszystkim z występującej tutaj kłoki. Rottnest jest 11 km szeroka, 4,5 długa, czy na odwrót, jak widzicie całkiem niewielka i jedno słowo, które najlepiej opisuje tą wyspę, to sielanka. I jak na taką wyspę przystało, znajduje się na niej mnóstwo przepięknych, malutkich zatoczek z piękną turkusową wodą, skałami i mięciutkim, żółtym piaseczkiem. Wyspa uznawana jest za jedno z najlepszych miejsc na świecie do snorklingu, a my dziś koncentrujemy się raczej na lądowej jej części, nie będziemy wchodzić do wody. A cóż to za przedziwne kształty dryfują na wodzie? To foki, foki nowozelandzkie. Polska nazwa jest bardzo dziwna. W ten sposób dryfując, chłodzą się w ciągu dnia. Jeśli ktoś z Was zastanawiał się, skąd wziął się sport zwany pływaniem synchronicznym, to chyba jest jasna odpowiedź. Dzień dobry. Oto właśnie kłoka, uważana za najsłodsze zwierzę na świecie, prawda? Tak. Jadąc przez wyspę, zobaczyliśmy zaraz przy drodze małą kłokę, zatrzymaliśmy się, pierwsze ujęcie zrobione. Ale mamy informację, że po drugiej stronie wyspy jest jeszcze więcej, więc kierujemy się w tamtą stronę. Zrobienie sobie selfie z kłoką to jedna z większych atrakcji na tej wyspie. Chyba, że ktoś niekoniecznie robi sobie selfie. A ja, jako że uwielbiam małe
takie słodkie stworzonka, to również sobie musiałam zrobić. Ja nie wiem, jaki marketingowiec to wymyślił, tą całą akcję z selfie i tym najsłodszym zwierzątkiem na świecie, ale wiem jedno, że normalna reakcja damska na takie stworzenia z takim długim ogonem, bezwłosym, jest pisk i ucieczka, a tutaj wszystkie dziewczyny w koło robią sobie selfiki i w ogóle są zachwycone, także Nobel dla marketingowca. I faktycznie, no jak dla mnie, zwłaszcza ten mały osobnik, trochę przypomina szczura. I tak właśnie też pomylili się pierwsi europejscy osadnicy, którzy po przybyciu tutaj na tą wyspę nazwali ją Rot Nest, czyli gniazdo szczurów. Wcale nie jest taki szczurek, przecież się uśmiecha. No tak, uśmiecha się do kamery, to dla was. No tak. Mhm. Pyszne. No co? Dzień dobry. Nie mam nic, ja cię oszukuję do zdjęcia tylko, wiesz? I tu właśnie, w towarzystwie tych przeuroczych stworzonek, kończymy ten odcinek. Mamy nadzieję, że podobało wam się równie mocno jak nam. Jeśli tak, dawajcie oczywiście łapki w górę i prosimy o udostępnianie dalej, żeby każdy mógł chociażby właśnie zobaczyć kłoki. Jedziemy dalej południowym brzeżem, tym razem już na wschód. Zapraszamy do subskrybowania i podróży z nami. Dzięki!